Hejka, tym razem wymiana stołu. Stało się tak, nie wiem jak to się stało, ale ogólnie jest tak, że... pokażę wam to z bliska. Momencik, żebym kabli nie powyrywał. Zaś nie robił mi więcej niż trzeba. Ogólnie tak. Od samego początku, jak używamy tą przyczepę, stół był pęknięty. Tutaj jeszcze tutaj mocniej jest sprawa pęknięta i tak wszystko ledwo wisiało, nie? No ale cóż. Kupiliśmy z taką wadą i użytkowaliśmy aż w końcu stwierdziłem, że pewnej nocy to pęknie i lepiej, żeby nie. Także zaraz wam powiem wszystko po kolei. Ok, dobra, demontujemy ogólnie, odkręcamy całe to mocowanie, bo wiecie, że stoły do przyczepy kosztują krocie, więc odkręcimy ten cały stół, ten cały dół. Cik, może tu się znajdzie jakieś. Wszystko chodzi o wagę głównie, żeby blat był wytrzymały, a lekki. Ja tutaj poszedłem w drugą stronę troszeczkę. Bo sama wymiana tego stołu, jeśli by się chciało kupić jakiś oryginalny, ciężka sprawa, żeby trafić z wymiarem. U mnie był wymiar 78 chyba, szerokość, bo długość to można sobie dostosować. Spód jako tako, czyli te dźwiganie, opuszczony tryb do spania i tryb do dziennego użytkowania. Jest sprawny, także tutaj nie ma z tym problemu, nie? Jedynie chodziło mi o ten blat. Cik. Jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że to przebiegnie tak jak planowałem, czyli tak szybciutko zrobimy tutaj to, a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, jeszcze jedna śrubka. Mamy samo mocowanie. Mocowanie musimy jak najbardziej wykorzystać. Ups, dobrze. Zapomniałem. Blat, wam powiem, że z tego jest leciutki, super. Bardzo leciutki. A z tego co ja wymyśliłem, momencik, bo nawet mi tutaj nie przyjdzie. Z tego co ja wymyśliłem, to jest bardzo ciężki temat ogólnie. No, w porównaniu z tym co było, a z tym co ja wymyśliłem, to ten waży z 10 kg więcej, tylko że jest bardziej wytrzymały. Z kolei wyciągam z mojej przyczepy akumulator 80 Amper AGM, tak się zwie.
ponieważ kupiłem go w tamtym roku za około 400 zł i okazało się, że śpimy na kempingach, więc on jest niewykorzystany w ogóle i praktycznie padnie za niedługo. Wykorzystam go sobie do pieca, ale to inna historia. I teraz tak, kupiłem coś takiego, kupiłem za 3 dyszki, czy 4 dyszki chyba, używany stół, on waży swoje, to fakt. Jeszcze oprócz tego, że on waży swoje, blat jako blat, postanowiłem, że wykorzystam ten stelaż, który on ma od spodu, cały dookoła. Obciąłem mu nogi, ale żebyśmy sobie nie rozwalali nóg o ostre krawędzie tutaj z obcięcia tych nóg, to co wyciągłem od spodu z nogi, te plastyczki zabezpieczające, przyłożyłem tutaj. Także wydaje mi się, że no, że powinien spełniać swoją, ten jedynie waga, nie? Waga robi swoje, nie? Wiem. Niektórzy mnie będą komentować, ale no coś za coś, nie? No, możecie poszukać po prostu sobie innego stołu, jakiegoś, przyjść do kogoś. Kupiłem to z Olixa oczywiście. Przyjść do kogoś i po prostu dźwignąć sobie ten stół, czy go chcecie, czy go nie chcecie, nie? No i równie dobrze możemy zrezygnować z tego metalowego stelażu, ale ja postanowiłem, że jednak nie, że wyciągam ten akumulator po prostu i to wskakuje wagowo na to miejsce i tyle, nie? Jeśli chodzi o szerokość, brakuje tam po parę milimetrów po bokach i ten stół też jest taki zaokrąglany, więc on też nie będzie trzymać tego tak jak normalnie by trzymał taki prosty stół, ale no cóż, no za parę złotych go kupiłem, a nie za parę stówego kupiłem, także dobra, teraz spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie w ogóle. Spróbujemy go jakoś rozlokować. No, troszeczkę waży. Jak mu przyjdą te nogi, to naprawdę będzie ważył swoje. Dobra. Spróbujemy przywalić te nogi jeszcze do tego. Dobra, muszę coś pozmieniać z kamerą, bo nie będziecie nic widzieć. Dobra. Chwila. Troszeczkę na dół, albo jeszcze troszeczkę na dół. Okay. Warunki wiadomo, przyczepowe. Dobra. Próbujemy tu coś wymyśleć. Staram się zmieścić w kamerę. Dobra. Tak na szybko, żeby to rozmieścić. Powiedzmy 26. O. 23. 22,5. Jeszcze 2,5, okej. Dobra, teraz ten kot jeszcze tak. 27. No, troszkę to jest monotonne, ale trzeba to jakoś tak w miarę wymierzyć. Dobra. Jeszcze tutaj. No, po
Powiedzmy, nikt z tego nie będzie szczelał, także spokojnie. Dobra. A teraz nie zmierzyłem tego, czy to nie przejdzie przez grubość tego stołu. Dobra. Spróbujemy jedną walnąć. Dam się, że przejdzie. Prawie, że przeszło, ale jednak nie przyszło. Czyli wszystko się przekręcamy. Uwaga. Sprawdźmy, żebyśmy się nie zdziwili na koniec tego wszystkiego. To takie szpikulce stoją, nie? No, różnie może być. Dobra. Dobra, nie przyszło. Myślę, że jest ok. Tu jeszcze mam jakieś mniejsze śrubki, coś takiego. Spróbujmy to wkręcić. Główny problem ze znalezieniem tego stołu to było to, żeby szerokość po prostu znaleźć podobną, nie? Ja mam 68 chyba i pół jakoś tak i z tym był największy problem, nie? Jeśli chodzi o długość, to tutaj już sobie doregulujecie to albo tą dostawką, przynajmniej ja mam taką dostawkę małą, albo czymś innym, nie? Także dobra. No, powiem wam, że z tym wszystkim to jest mega ciężki. Mega ciężki, naprawdę mega ciężki. Ale chciałem mieć stół pewny, znaczy stół pewny, stół zawsze jest pewny. Chciałem mieć po prostu spanie pewne, bo po prostu nie było możliwości takiej, żeby się w nocy przytulić, nawet jak jest cieplej, zimniej. No, spaliśmy na boku po prostu. Dobra, okej. Tutaj wszystko gra. Tutaj wszystko gra. Próbujemy. I wizualnie on też jest z takich plusów. To wizualnie on też jest dużo nowocześniejszy niż ten poprzedni. No ale aha, kurczę, teraz zbadam go do tego, dobra, no, pokażę, jak się wydaje. Tak, no co myślicie? Na tą odsłonie. Paria! Fajnie, nie? Za cztery dyszki. Dobra. Teraz najważniejsza funkcja. A, tu ma taką małą skazę. Ale tutaj. Wiem, że to się robi na takim stole.
i zobaczcie. Z pewne spanie można spać. Nie wiem. Parę osób. Ja tutaj śpimy we dwójkę, ale jesteśmy obydwoje. Obydwoje, dobrze mówię, żona i ja. No, nie ważymy po 50 kg, także tutaj wydaje mi się, że będzie spokojne spanie już teraz pewne. Dlatego zostawiłem tą ramę też z tego łóżka, z tego stołu. A jeśli chodzi o tutaj obcięcie tych nóżek, to jest wszystko zaślepione tymi plastikami, także wydaje mi się, że jak stół przyjdzie do góry, gdzieś tam będziemy nogami gdzieś tam zahaczać o to tutaj są fajne plastiki, także spoko. Jest wykorzystany, wydaje mi się, w 100% to, co było z tego, także spoko. I naprawdę teraz wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo stabilny to wszystko. W porównaniu do poprzednika, nie wiem, może nie mam porównania, może kupiliśmy przyczepę z tym pękniętym lekko stołem, żeśmy doprawili ją do końca i może dlatego to mi się wydaje, że ten jest taki stabilny. Nie wiem, nie miałem nigdy przyczepy. To jest moja pierwsza przyczepa, którą mam z takim stabilnym stołem. Waży swoje, naprawdę waży swoje w porównaniu z tym, który tutaj stoi, ale wydaje mi się, że no, wyciągam akumulator, który waży 3 razy tyle albo 4 razy tyle. Taki duży. Także wydaje mi się, że w stosunku do DMC, do w ogóle do jazdy, nie będzie to miało żadnego wpływu. Akumulator tak przy okazji wykorzystuję do podtrzymania pompki w piecu, ale to tak przy okazji. Może zobaczycie filmik jeszcze z tego. Spoko, jestem zadowolony, fajnie. Trzymajcie się. Łapki w górę.